słuchaczki, no witam serdecznie z lekko bolącym gardłem. W sumie teraz jak już tak jestem trochę rozbudzony i rozruszany, to zdecydowanie mniej. Natomiast jak tylko się przebudziłem i takie poczułem w gardle coś, nie wiem co jest. No ale jest coś niestety. No, myślę, że to jest kwestia tego takiego, wiecie, już przechodzenia z wiosny, znaczy z zimy na wiosnę. Że to tak się no dzieje, nie? Niektórych łapie przeziębienie takie całkowite, że są nieczynni, bo tam się zdarzają już jakieś L4. No w moim przypadku na razie na szczęście tylko gardło i mam nadzieję, że nic więcej nie będzie, bo jest mi to w ogóle do niczego niepotrzebne, więc no zobaczymy, no. Więc mam oczywiście kawczana, pijmy się razem na dobre rozpoczęcie dnia. Także ja już się zerwałem, bo dzisiaj troszeczkę wcześniej muszę zacząć ze wszystkim działać, bo mam jeszcze sporo pracy. Takiej, wiecie, typowo domowej. A jeszcze sobie wymyśliłem, że postaram się dzisiaj, mam nadzieję, że się uda, nagrać dla was denko. No bo znowu ta torba się tam robi wielka, a potem bym nie chciał, żeby to denko trwało i trwało i trwało. Więc musimy je po prostu częściej nagrywać, a wiem, że niektórzy z was lubią i dla tych, co lubią, chcę go nagrać. Bo tam wiecie, nie każdy to lubi, nie każdy wchodzi, nie ogląda. Rozumiem, szanuję, wiecie, no nieciekawy materiał, nie ma co. No ale są tacy ludzie, którzy chcą, więc dla tych ludzi właśnie chcę to zrobić, żeby mieli. Więc muszę to zrobić. Dlatego sobie już stawiam taki warunek, że czas najwyższy po prostu się za to wziąć, cholera jasna i to zrobić. Janusz! Bo będzie lanie, jak nie zrobisz, tak? No. Dzisiaj na noc miałem pierwszy raz użyty ten nowy mój retinol, który wam pokazywałem. Skinimal, 2%. Tak jeszcze dla przypomnienia pokażę. I powiem tak. Jestem mega zaskoczony. No bo wiecie. Jak coś jest z retinolem nie tak, to już zazwyczaj po pierwszym użyciu, po pierwszej nocce coś zaczyna pokazywać. A ja wstałem, a buzia taka ładna, jak z Photoshopa. Ja mówię, matko, jak ja bym chciał taką gębę mieć na co dzień. No ale no niestety to się wszystko zmienia w momencie mycia, golenia, podrażnienia, tam takie tam. Warunki atmosferyczne, wiaterek, pogoda, słoneczko, no, zimno. Także to się zawsze wszystko zmienia, no taka jest nasza facjata, no skóra w sensie, no nic tutaj nie zrobimy. Ale ogólnie rzecz biorąc, po pierwszym użyciu naprawdę jestem bardzo zadowolony. I jeżeli będę widział, tak jak widziałem po Basic Lab, jakieś efekty takie stricte naprawdę działające, czyli spłycenie zmarszczek, no bo tam to jedno na czole, co mam taką u góry, to praktycznie już nie widać. No i to jest efekt właśnie używania retinolu. Ona była taka dużo głębsza. No ale no, zaczyna to jakby gdzieś tam odchodzić do lamusa. Więc no, co mogę powiedzieć? Retinol dobry i warty, więc jeżeli będą efekty, ja będę widział, że wszystko jest ok przy dłuższym użytkowaniu, to nie wiem, czy nie przejdę na ten. Zwłaszcza, że jest no minimum trzykrotnie tańszy od Basic Lab, jak nie czterokrotnie. Więc nie będę widział sensu przepłacania po prostu. A że no ja właśnie jestem Janusz Biznesu, to tylko szukam takich okazji, gdzie jeszcze oszczędzić. A tego nie trzeba, tu można kupić taniej i w ogóle i więcej kasy w kieszeni. O to właśnie chodzi. No, tutaj mój rogalik czeka, bo chyba wsunę go trochę na siłę, bo tak nie jestem nic głodny, ale wiem, że jak zaraz wejdę w robotę, bo i tu kuchnię mam do zrobienia i w ogóle i wszystko i tam jeszcze coś chcę porobić, bo weekend mi się szykuje taki dość bardzo zajęty, mimo tego, że mam wolno od pracy, ale będzie zajęty przyjemnościami. Więc ja, jak już mam sobie, jak sobie szykuję jakieś przyjemności, gdzieś mam jakiś wyjazd, odpoczynek, cokolwiek, to moja zasada jest prosta i ja lubię mieć w domu zrobione. I to nie tylko moja, bo tak samo, nie wiem, moja ciocia robi, moje kuzynki robią, no to tak działa po prostu. Lepiej się czujemy wtedy, o to chodzi. Czyli zrobić sobie wszystko w domu, na tip-top, że jak wracasz czy z wyjazdu, czy z jakiegoś dnia relaksu, czy czegokolwiek, to że masz z tyłu głowy spokojnie, a ja też mam wszystko zrobione. Tak jak widzieliście u mnie we vlogmasach.
Ja sobie chałupę wysprzątałem na święta, a potem czekałem po prostu na te święta. Już miałem spokój. Nie było tej wariacji kilka dni przed Bożym Narodzeniem. O Jezu, jeszcze to, o matko, jeszcze tamto, to nie zrobione. Nie, Janusz miał zrobione, więc był spokojny. No i u mnie to tak działa w każdym jednym przypadku. Ja muszę mieć zrobione, ogarnięte i wtedy na spokojnie sobie wypoczywam. Jakoś mnie dręczą potem te myśli, że Jezu, miałem zrobić jeszcze to. O matko, jeszcze nie zrobiłem tamtego. O Jezu, a to? No, ja takich myśli nie mam, no to jestem zdrowszy, no o czym tutaj mowa? No nie ma w ogóle, wiecie, co tutaj porównywać. Więc ja idę, wsadzę koleżkę do mikrofalówki, co by był taki przyjemniejszy, niż na solarium. No. Mnie też by się przydało, zresztą taki jestem bladzioszek. No. W ogóle a propos tego bladzioszka, to ja nie wiem, bo ja mam wszystkie zdjęcia, jak byłem mały, to byłem ciemny. Na początku myśleli, że jestem synem cygana, a teraz jakoś tak szału nie ma. A mówili, prać w perwolu, mówili. No, dobra, to ja idę i jesteście ze mną. Co prawda niedługo, bo dzisiaj oczywiście też idę do pracy, ale jednak zawsze trochę razem. No i tak jak mówiłem, czas najwyższy wziąć się za robotę. Ale, że tutaj jest sporo nowych osób i być może komuś praktyka się przyda, to chętnie podzielę się kilkoma informacjami. Mianowicie u mnie w każdy czwartek jest sprzątanie czwartkowe kuchni. No ja tak to nazywam, oczywiście śmiesznie, no bo wiadomo. Ogólnie rzecz biorąc to sprzątam całą kuchnię, włącznie z frontami szafek, płytkami, dołem szafek, jakiś kaloryfer, listwy na dole i tak dalej, piekarniki, mikrofalówki tam i w ogóle. I lodówkę. Tylko, że w środku w lodówce robię tak. Mam tę ścierkę z Wiledy. Taka fioletowa Wileda, one są do kupienia w Rossmanie. Ona jest wyprana, to taka jest byle jak. Się nie prezentuje ładnie. Ja tak, moczę tę ścierkę z samą wodą i wycieram półki. I dosłownie mógłbym zamknąć drzwiczki, te drzwi od lodówki, zaraz tam te półki byłyby suche. Natomiast z racji, że lodówka to jest jednak miejsce trochę, gdzie jest wilgoci, to ja wycieram tym, a potem docieram delikatnie ręcznikiem papierowym. Żeby tam, wiecie, tej wody za dużo nie było. Więc wtedy wszystko jest ok. Także tak wygląda moje sprzątanie lodówki w środku. Ja tego nigdy zazwyczaj wam nie pokazuję, bo to jest taka czynność, że ja to robię pyk, pyk, chwila, moment, zamykam lodówkę i po temacie. Natomiast do całkowitego sprzątania kuchni mam takie swoje małe, magiczne wiadereczko. Nalewam oczywiście wody i daję dosłownie nawet mniej niż pół zwykłego, uniwersalnego płynu. Czy to Ajax, czy to z Lidla, czy to właśnie z Biedronki. Ja mam aktualnie z Biedronki bardzo ładny zapach, bardzo łudząco przypominający niebieskiego Ajaxa. Czyli można powiedzieć prawie oryginał, naprawdę w zapachu. Można było powiedzieć, że tak się postawił jeden i drugi bez etykietek, to ktoś mógł mieć problem z rozpoznaniem. Bo zapach jest naprawdę prawie taki sam. Działa bardzo dobrze. Dla mnie ten z tego z Biedronki czy z Lidla. Wszystko jest ok. Więc po prostu. I mam drugą ściereczkę z mikrofibry, którą właśnie moczę w tym wiaderku z tym płynem i wszystko sobie myję. A żeby się świeciło i było wytarte dobrze, używam tej ścierki. Ona działa idealnie. Oczywiście tę ścierkę można zastąpić na przykład irchą, bo ja irchę też uwielbiam. Irchę to w ogóle poznałem wiele, wiele lat temu, jeszcze za młodych, bardzo młodych lat, od swojej cioci. Sprzedała mi ten patent, jak działa ircha i w ogóle. I pamiętam wtedy pierwszy raz w życiu irchę kupiłem i byłem mega zadowolony. Potem poznałem tę ścierkę i też jestem mega zadowolony. Też świetnie pucuje i tak dalej. Tylko tyle, że jest łatwiejsza w użyciu niż ircha, bo ta jest taka jak po zmoczeniu, to jest taka bardziej, wiecie, elastyczna. Natomiast ircha jest taka bardziej sztywna. Nie? No i to tak wiecie. W niektórych miejscach po prostu utrudnia. No, ale dobra, to tyle. Więc zaczynamy.
jak dzisiaj do mnie przyszli, to byście powiedzieli: Janusz, co to tak śmierdzi? No to ja bym wam powiedział, że ocet, no bo odkamieniam. No coś tam wypadło do odkamieniania, więc robię. Nie no, oczywiście jak w kuchni każdy, znaczy każdy, no nie wiem czy każdy, jak w kuchni macie, wiecie, suszarkę na naczynia, to tam jest ta ociekaczka plastikowa, nie? No i tam się często robi ten osad, więc ja to zawsze namaczam octem, zostawiam tam na parę minut, niech to sobie leży, odkamienia się samo. Potem tego spłukuję prysznicem, wycieram do sucha i tam nie ma zero kamienia i wygląda bardzo ładnie, więc najlepszy patent właśnie ten ocet i w ogóle. Zaczynam się brać za sprzątanie salonu. Do tego będą mi potrzebne zawsze dwie mikrofibry. Jedna, jak to się mówi wprost, do wycierania na brudno, czyli takiego, wiecie, bieżącego grubego kurzu, i używam do tego tej pianki przeciwkurzowi z Biedronki. Słuchajcie, jest świetna, nawet ma bardzo ładny zapach. Jest świetna, niedroga, bo jest minimum o połowę tańsza niż standardowe kultowe Pronto. No niemniej jednak ja Pronto oryginalne też uwielbiam za ich zapach, no bo robotę robi to samo co to. Więc zapach tam jest świetny. Więc ja zawsze spryskuję wszystkie tutaj tam stoły, tam mebelki, tym podobne. Właśnie tym wycieram do sucha i potem robię swój mały myk nabłyszczania plakiem. Plakiem. Oczywiście umiem standardowo waniliowym, bo to jest mój najlepszy zapach. Meble potem pięknie, cudownie pachną. Więc pachną i się mega świetnie błyszczą, co daje taki efekt wow, moim zdaniem. Więc uwielbiam. Tylko tutaj jest prosta zasada. Już, nie wiem, to chyba Marta, ty byś się przejechała, ale bym ci narobił. Bo wcześniej nie zdradziłem pewnego patentu. W sensie nie wolno dopuścić, żeby plak spadał na podłogę, bo wtedy się robi ślizgawica. Trzeba zdecydowanie uważać. A jeszcze jak ludzie chodzą na skarpetkach, albo tak jak ja mam, gumowe klapki, to powiem wam wprost. No jazda bez trzymanki. No nie, trzeba uważać. Zdecydowanie proponuję albo bezpośrednio na mebel, tylko tak z dala od podłogi, albo gdzieś w kącie na tym, nie? Mi tam jak czasem coś gdzieś poleci, ślizgam się, to już mam taki patent, że ja tutaj to wiecie, no jak u siebie, co tutaj dużo mówić, no człowiek się nie martwi. Ogarniam temat. Kolejnymi moimi narzędziami pracy, że tak powiem, to jest Ajax i ręcznik papierowy. Telewizor, szafę, bo ta jest, drzwiczki białe są lakierowane, więc są ślizgie, no a lustro, no to wiadomo, może właśnie tym, no i fajnie mi się to wszystko sprawdza. Więc o, a i telewizor, nie wiem czy mówiłem, no, telewizor też myję tym. Najlepszy mój Ajax, niebieski, czy tam granatowy, kto jak woli. No cudowny jest. Słuchajcie, dla mnie myć nim okna czy inne powierzchnie to jest po prostu bajka, bo nie pozostawia smug. Szybko odparowywuje, robi swoją robotę i jest dziękuję. Żadnego tam potem stania, docierania i tak dalej. No i jeszcze jednym moim narzędziem pracy, żeby robota szła w miarę szybko, to jest muzyka. To jest Mine Music. Często puszczam sobie przez kino domowe, ale jak nie chce mi się tego włączać, łączyć i tak dalej, to mam taki super fajny, mały, przenośny głośnik, który daje takie basy. Dostałem go od brata pod choinkę i to jest z jakiejś tam, wiecie, firmy typu Sencor czy coś, żaden tam JBL czy coś. I tak napiernicza, że po prostu łupu-cupu, Kamil, kierownik klubu. Więc no, muzyczka zaraz będzie puszczana, więc zaczynam. Dnia od razu informuję uczciwie,
Nie będę pokazywał swoich tutaj dzisiaj koszul czy czegokolwiek. Ostatnio jak było filmik o praniu, to nie wspomniałem jednego takiego w miarę ważnego elementu i teraz mogę go wam pokazać. Chodzi tutaj o suszenie. Słuchajcie, no ja zdecydowanie praktykuję rozwieszania prania w ten sposób, czyli na dwie te linki, powiedzmy, tak? Żeby tam w środku był bardzo ładny przewiew. No żeby to suszenie było takie, wiecie, jak powinno być. I tak samo jest z mniejszymi elementami. O, wszystko wygląda w ten sposób. Wtedy mam taką jakby taki spokój w sobie. Tu jestem. Taki spokój sobie, że to tam się nie zadusza, nie? Bo tak, ręczniki są grube na przykład, dżinsy są grube. No ja tak bym wieszał na jedną to linkę, to miałbym takie wrażenie, że tam się dusi, nie suszy, że będzie brzydko pachnieć. A tak praktykuję od lat suszenie i gwarantuję, że nigdy nic się nie działo. Wszystko wyglądało idealnie, więc taki mój mały patencik. Jak to by powiedzieć, lampa stygnie. Suszara za mną tam oczywiście się suszy. W ogóle zerwał się jakiś taki nieprzyjemny wiatr. Naprawdę, daje tak czadu, że jak ja mam rozszczelnione okno, to firanka no stop fruwa w tej nazad, no. No nie jest to nic ciekawego. Teraz mnie czeka czynność, której nie lubię, ale zawsze po denku to trzeba zrobić. Segregacja. Tam są korki, szkło. No ale jak robię denko, to wiecie, już jakbym miał jeszcze podczas nagrywania segregować śmieci, to te denko by trwało z 40 minut, no bez sensu. Nie o to tutaj chodzi. Więc teraz idę, biorę się za to. No i tak powolutku trzeba będzie kończyć, bo to już godzina taka, nie inna. I coś zjeść, bo szczerze powiem, jestem już głodny. Bo tutaj tak naprawdę to zjadłem tylko tego rogalika. Piję drugą kawę. No i tyle, no i trzeba coś tam przekąsić. Więc ja idę. Bawię się w te o. I widzimy się za chwilę. Albo łączymy się za chwilę, bo w sumie nie wiem, jak mi się uda dzisiaj zakończyć. Szanowni Państwo, wjeżdża żurek, kiełbasa i sznurek. Ha! A do żurka będzie buła. A, taka fantazja. Chociaż, żeby te ziarenko znowu mi się nie wbiło tam, gdzie nie trzeba. No, nie wolno Januszowi tak robić. No, także żurek jest. Słuchajcie, no wietrznie się zrobiło, słabo. Ale 16 stopni, więc powiem szczerze, jak są okna otwarte w domu i jest przewiew, to tragedii nie ma. Mimo, że tak powiem, tego wiatru, nie? Także do ogarnięcia. No i cóż, no z pozycji mojego obiadu, takiego pięknego, żegnam się ciepło. Pamiętajcie proszę o łapeczkę, będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska i pa.